kormów czy coś aluminiowego. No, ładnie się zaczyna. Ładnie się zaczyna. Jeszcze wszyscy się bawią, jeszcze wszyscy się cieszą, jeszcze wszyscy się dobrze mają, jeszcze wszyscy się śmieją. Zobacz, widzisz, tam to czarna chmura, wielka tak jak mało która, urwie się jak koniunktura. Razem jeszcze wszyscy się bawią, jeszcze wszyscy się cieszą, jeszcze wszyscy się dobrze mają, jeszcze wszyscy się śmieją. Witam was kochani na kanale Odkrywcarz Big. Dzisiaj znowu lasek, ale już całkiem inne miejsce. Miejsce już przeze mnie tutaj obadane delikatnie, ale jak to bywa w takich miejscach, zawsze coś się znajdzie każdego dnia. Głównie tutaj łuseczki i takie tam pierdoły będą nam wychodzić, chociaż wychodziły też tutaj fajne monetki. Link do filmu pewnie wrzucę w opisie z ostatniego tutaj wypadu. Kto będzie chciał sobie zobaczyć, może sobie wbić. Co, ja nie przeciągam, bo i tak jest późno dzisiaj. Już jest pół do drugiej. Dzisiaj taki dzień króciutki będzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że owocny, tak jak ostatnio było. Ja was pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia przy dołeczku. Hej. No i mamy pierwszy sygnał, ale na 63 nam biło dość wysoko. Może jakiś polmów czy coś aluminiowego. No, ładnie się zaczyna. Ładnie się zaczyna. Widzicie to? Jaki piękny guzior. Czekajcie, ciągnę rękawiczkę. Ekstra. Elegancko. Pocztowy. Się wydaje. No jest nieźle. Jest nieźle. Dobra, tymczasem. Tuż obok guzika, można powiedzieć, na 23. Może być na śmiecia tak trochę, ale takie sygnały się kopie jak najbardziej. Co to jest? O, tym razem dupka od żarówki. Widzicie, jak gwint tutaj w oprawkę co się wkręca. Dobra, lecimy dalej. To jest tak wysoko, na 63. Pewnie żelazne coś, no pewnie. Tak myślałem. Pewnie jakaś konina. Czy tam część od może wozu jakiegoś. Dobra, zabieramy, zasypujemy i lecimy dalej. O, czemu na kolor załamywało? Znalazłem pasek, czyli miałem rację. Jakaś koninka. A tu aluminiowy jakiś napis, tabliczka. Także do identyfikacji. Coś tutaj jest wygrawerowane, jakiś numer. Fajnie, zobaczymy. Może coś się nam przybliży, co to jest dokładnie. Dobra. Czyżby znów coś z miedzi na 60. Ale chyba nie wykopałem dobrze. O, jest tutaj. O nie. Tak czy nie? Ale się w bambuku robi, widzicie? A jest tutaj chyba. O, a jest monetka chyba. Jest monetka. I to jest monetka. Kochani, jeden fenik. Czyli mamy pierwszą monetkę tutaj znalezioną. A to jest rok 1898. No, dobra. Lecimy dalej. Kurde, patrzcie na to. To tu musiała być ładnie. Ładna rzeź. Ale nie wiem, czemu jest to obwiązany kawałek drutem. Wszystko ładnie słychać, kurczę. Na tym programie trzytonowym z wyłączoną dyskryminacją jest słychać żelazo, jest dobrze słychać kolor. Jak ktoś może, to
to niech spróbuję sobie na tym programie, ja go używam. Obecnie u mnie się sprawdza. Nie wiadomo jak u was. I mogę sobie czułość tutaj na 95 nawet ustawić. ISAT mam na ISAT mam na 1 ustawiony. Tylko mówię, tą dyskryminację. Na 3 nawet jak ustawiona jest fabrycznie, mówię wam, jest różnica. Zejście nawet już do 2 punktów. Już lepiej interpretuję te dźwięki. Dobra, ale do rzeczy. Patrzcie jaki kawał. I taki musimy dostać, kurczę. To chyba elementy po pierścieniu wiodącym. Ale buła, ja pierdzielę. Gdziekolwiek tym dostać, to urywa od razu. Czy to kończynę, czy łeb, dziura w klacie. Bożesz. Ciekawe, gdzie oni spierdzielali. Nigdzie. No to musiała być panika. Dobra. Lecimy dalej. No i tutaj też sygnał na około 60. On wskazuje. O. Cóż to jest? O! Jest już łuska. Jest to. Od czego nie wiemy, pewnie od pepeszki. Oj, aż wyleciała z rąk. Tak głęboko skubana siedziała. Nie wiem, nawet nie wiem czy jest zbita, dokładnie nie widać, bo... Jest zbita, jest kropka. Także zabieramy. Jakieś oznaczenie jest, później będą zdjęcia. Będziemy pokazywać. No i kolejna, tak szybciutko, kolejna łuska, prawie na wierzchu, też pepeszka, albo pistoletowa, bo to różne były, ten sam kaliber, ten sam rozmiar, pasowała do 2 różnych typów broni. Coś miałem mówić, a chciałem was zaprosić na grupę Wariat Squad, tak samo polską grupę poszukiwaczy, wszystko w linkach, tak samo do mnie na stronę facebookową, od niedawna istnieje. I to tyle. Dobra, lecimy dalej. Dwa razy dałem się nabrać na porośnię tego gwoździa. Ale jak to się mówi, lepiej wykopać się, przekonać co jest w dołku, niż później się w domu zastanawiać. Kurde, może coś tam było fajnego. Teraz mamy na 42 sygnał. A, dobra, już wiemy. I mamy chyba brynekę? Nie. Chyba jednak nie. Jeśli nie breneka, to może dupka od bezpiecznika? Trochę gruba, nie? Nie wiem. Doczyścimy, zobaczymy. Później. Taki konkretny sygnał na 72. Włączyłem. O, jest. Co on skrywa? O proszę. Mamy prusaczka. Chyba. Ja, ale jaki ładny. Ale jaki ładny. O, widzicie? Elegancko chyba stryknięło mu fotek. Jest taki ładny. Dobra. Tymczasem, aha, nie wiem czy wspominałem, kiedyś tu się krzyżowały w sumie 2 wojny światowe, bo i można znaleźć właśnie dużo rzeczy z pierwszej wojny i z drugiej, także nie wiem, może gdzieś tu była taka droga dosyć ważna, że trzeba było zrobić jakąś linię umocnień i tutaj żołnierze siedzieli, nie wiem, w internecie, tutaj w okolicy nic nie znalazłem na ten temat, a wiele ciekawych rzeczy tutaj można znaleźć. Dobra, tymczasem. Nie był to zbyt dobry sygnał. Zbyt mocny może. A po wykopaniu na 52 wskazuje. Być może leżał dosyć głęboko. I wykrywasz go ledwo chwytał już. Ho, ho, ho. Albo jest to coś małego. Jest tutaj chyba.
Chyba jednak jest to coś małego. No pewnie, patrzcie jaka pierdoła. No chodzimy na uniwersalnej częstotliwości. W tym wykrywaczu to jest 14 kHz. Także drobnicę widzi. A co to? Nie wiem. I na tym zakończymy. Wysoki sygnał. 83. Aluminium jakieś. Zobaczymy. Jakbym zgadł. Fenoli. Prawdopodobnie 50. Ja. Jest właśnie pieniądz z aluminium. Jak zwykle brudny, ale do oczyszczenia. O dziwo nie ma utlenień takich mocnych, jedynie tutaj gdzieś. 1921 nawet da radę odczytać. Ach. O taki. Fajny, nie? Dobra. Patrz jaki depozyt. Albo po prostu ktoś zostawił i tutaj to wszystko przykryło z czasem. Liście, igły z roku na rok. Patrzcie. Taka piła. I taka. Jeszcze da radę je naprawić. Widać, że nie były takie byle jakie. Brączki porządne. Tak samo mocowania. Kto by pomyślał? No to fajnie wygląda, nie? Szroneczka trochę zgnita, parę lat leżą. Dobra, bierzemy folię. Bierzemy piły do plecaka. Dobra, fajnie, co? Jakiś skrytka rzeźnika leśnego. Też dzwoniło bardzo mocno na powyżej 80. Ale jak? Sam jestem ciekawy, co to jest. I chyba też znowu to, co przed chwilką, nie piła, lecz 50 fenoli, tak jest. To jest bardziej zeżarte, ale jeszcze do odczytania. O, dobra. Fajnie spojrzałem, jak łuska pokazywała, tutaj mamy od Mauseru, nawet w ładnym stanie, zbita. Jakieś nabicia są. Ale moje oczy nic nie widzą. O, się błyszczy. Chyba jest S-ka. Jest S-ka, jest trójka. Chyba SS i 0,05. No nie wiem, zobaczymy. A jeśli ktoś by był ciekawy, czy odczuwam różnicę w głębokości między piątym programem, na przykład pięciotonowym, czterotonowym, o tym 3, no raczej nie. Oczywiście po wyłączeniu tej dyskryminacji. O. Mamy jakąś monetę. O, fenolek. To 10. O. Cymyk i wyostrzymy. Nawet w niezłym stanie. Gdzie niegdzie wychodzą papierki praktycznie. Dobra. Spodziewałem się tutaj folii. No jakoś tak ci nie biła i mnie podkusiło, żeby kopnąć. Cienka miedź. Też jakiś śmieć, ale
Nie wiem, co to było. Jakaś podstawka. Takiego świecznika, delikatnie tak. Chyba, że to była oprawka tylko jakaś taka. Oj, pęka. To jest dziurka na środku, no trudno powiedzieć, co to mogło być. Jakiś element podobny, może od mebla. Nie będziemy zgadywać. I mamy sygnał na 72. I dupa. Ale nie dupa, że nie ma sygnału Santa, tylko dupka od myśliwskiego. Myśliwskiej amunicji. Ale nie wiem, co tu jest napisane. Ślepiej, co się robi. Dobra. No coś tu siedzi. Ale nie biło jakoś tak super rąsko. Ale co to jest, to nie wiem. To był jakiś uchwyt, czy jakiś korek od butelki. Tutaj może był taki, nie wiem, coś osadzony, no nie wiem. Może coś wyjdzie tutaj. Na razie nic nie widzę. Zobaczymy. Mocny dźwięk przy sterowania. Zupełnie na wierzchu. Taki stworzeń, jest to stworzeń na pewno. Chyba miejsce na... Nie, no, na kalamitkę to nie. Bo stworzeń by miało dziurki. Chyba, że miało to. Nie wiem, to jest jakaś dziurka. Stworzeń jakiś, no. Nada się na zaczep. Bez wątpienia. Bo nie jest to jakiś szajs metal. Ale będzie ciężko. Chyba schowam do plecaka jednak. Ale by się naprawdę zimno. A tu sygnał kompletnie na pograniczu. Przy drzewie. Między korzeniami. ID nie wskazywało. Bo tylko lekkie pierdnięcie. Ale nie takie na stal. Zobaczymy, co to jest. Sam jestem ciekawy. A teraz po wykopaniu tego czegoś. Waliło na 55. Zobaczymy, czy to coś warte uwagi. O! Jest monetka. Jest to fen. Można potrzeć. Bo to jest popularyz i to... Zaraz ja tylko powiem wam, co to jest. Ha, ha, nie widzę. Nie widzę, czy to jest jeden fenik. Czy to jest ile? Zobaczymy, wyczyścimy. Trzech wali na 60, nie wiem, czy to... Na wierzchu czy głęboko? Chyba trochę głębiej. Dobra, chyba jest tutaj. Jest tu klamerka. Chyba ta odpaska. Jakaś nawet jakieś zdobienia ma. Czekajcie. Przybliżymy delikatnie. O, widzicie? Czy zdobienie? No jakieś goła nie jest, jakieś paski ma. Dobra. O, coś tu dzwoni. Umiałem spojrzeć na ile. O. A, dobra, na 80 było coś. Wysoko dzwoniło. O. Pocisk. Widać wyrżnięcia, czyli oznaka, że przeleciał przez lufę. Pewnie spadł. Jak wytracił prędkość, bo w nic nie uderzył. Chyba w nic nie uderzył. Albo przeleciał przez kogoś. Dobra. Tymczasem sygnał na 36 mamy.
głębiej. Lekko kopiemy. Chciałoby się sreberka, nie? To nie lubi sreberka. Ale na przykład na solidki pewne to można jechać na miejscowy, które dobrze znacie. I mamy co? I mamy łódeczkę. Łódeczka, wiadomo co to jest. O, tak jak mamy ten amunicję od Mausera, to była wkładana tutaj partiami, nie wiem ile tu wchodziło, 5 sztuk chyba. Do takiej łódeczki. Nie wiem co to się skrywa na 70 coś. O, dzisiaj lubią mnie 50-tki. No to kolejna 50-tka. Porost znowu jakiś. Dobra, będziemy czyścić dom. Ale widzisz, 55-tka. I to samo. Już jedno z ostatnich sygnałów, naprawdę. Trzeba zwijać. Miejscówka nie ucieknie. Chyba, że zdrowie nie dopisze. Dobra. Coś na 45 nam to pokazuje. Że łuska. A nie. Mamy monetkę. Co my tu mamy? A, 5 groszy. Ale jeszcze w kolorze. O. Nasi tu byli. No bije jak ta 5-groszówka. Ale zobaczymy. Nie. To jest jakaś blaszka. Tabliczka znamionowa jakaś chyba. Była. Zobaczymy później. Był ładny sygnał, 85. Chyba będzie trzeba lekko podkopać. Chociaż zaraz zobaczymy, chyba jest tutaj. A jak? Co to może być? Znowu 50-tka. Dzisiaj las 50-tek. No. Grubo. Doły spore się kopie, jak widzicie. Sygnał na 28. Zobaczmy. Coś się rozleciało. Jakieś pudełko. Było po czymś. Jak były posrebrzane. Może na jakąś tabakę. Widzicie? Szkoda, że się rozsypało. Ale nic. I tak na szybko, kochani, ja już zawinęłem. Jestem przy samochodzie. Na szybkiego zrobimy podsumowanie. Miałem robić zdjęcia, ale mówię, zanim ja to umyję, to nie wiem, czy film dzisiaj dam radę zrobić. Akurat o, idzie śnieg. Chmury takie. Niby niebo ładne. W telefonie tylko. Ja widzę brzydkie i chmury ciemne takie. Co? Dzisiaj piły, wlazły. To zostawię na pewno w aucie. Nie będę woził tego. Znaczy zanosił do domu. Bo po co? Jeszcze żona mnie wygoni. Mało razy dzisiaj dałem się oszukać. Już coraz lepiej mi to idzie. Interpretacja żelazo, kolor. Z wyłączoną dyskryminacją. Słychać już, ale niektóre czasami tam jeszcze przekłamują. Rzeczy typu takie właśnie gwoździe zardzewiałe. A jeszcze, kurde, gdzie ja ten... Wał taki miałem. O, zapomniałbym o tym. Spoźnił. To jeszcze. A to ciężkie. Uwierzcie na słowo. Dobra, żeby nie przeciągać. Mamy jakieś tam kółka, wiadomo, to na kolor waliło. Ze śmieci to mamy tylko to. Tu się jarnę, że myślałem, że jest kamerka, nie? Ale niestety. Dwie tabliczki mamy znamionowe.
do identyfikacji. Tutaj pojawia się jakiś wzorek. Widzicie, delikatny. Coś jest. Tak samo klamerka, tutaj chyba też od paska. Wszystko ma jakieś tam wzorki. To nie wiem, co to za pudełko, od czego może być. Jakby ktoś wiedział, niech da syna. Tutaj guziczek. Jeszcze z niego coś będzie. Tutaj następny guzik. No, wszystko staram się pokazać, nagrywać. No mamy, widzicie, cztery fenolki aluminiowe. 50, 10, 2 jedynki i 5 groszy nasze. Łuski, czubek. Mamy dupę od myśliwskiej broni. No i chyba część zapalnika. I to tyle. Jak widzicie, na szybkiego. Co? Na pewno tu wrócimy, bo miejsce ma potencjał. I będziemy szukać dalej i pokazywać. Mam nadzieję, że już niebawem się zobaczymy, bo nie jestem w stanie określić, kiedy będzie następny odcinek i kiedy będzie następny wypad. Postaramy się go spełnić jak najszybciej, no jak najszybciej wyruszyć na następne poszukiwania. Ale nie ode mnie to czasami zależy. Dobra, ja Was pozdrawiam, nie będę przeciągał, bo i tak znowu ta siemiec pewnie wyjdzie. Pozdrawiam, mówię jeszcze raz, Polską Grupę Poszukiwaczy, oczywiście moich wszystkich wariatów. I co? I Darka, o, mojego przyjaciela też pozdrowię. Jak zawsze. Dobra, trzymajcie się, hej.